myślę, że to było dobre widowisko. Pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Ajaxu. Legia wyszła troszeczkę tak, jakby się bała Ajaxu, ale w sumie się nawet nieźle broniła. Oczywiście bramka Milika bardzo ładna i bramkarz nie miał szans. Natomiast obraz w drugiej części się odwrócił diametralnie. Legia była zespołem bardziej zaangażowanym, grającym dużo wyżej. To znaczy mam na myśli, że pod pressing wzięła piłkarzy Ajaxu, z czym Holendrzy sobie nie radzili z wyprowadzeniem piłki. Bardzo rzadko jakby wychodzili z tej presji Legii i myślę, że Legia powinna strzelić 2 gole. Także mecz był co najmniej na remis, a Legia przegrała. Natomiast tak patrząc się przyszłościowo, myślę, że Legia na pewno nie jest na straconej pozycji i wydaje mi się, że jeżeli Legia od pierwszej minuty tak zagra na Łazienkowskiej, to w tym dwumeczu powinna przejść drużyna Ajaxu.